Heja, ludzie i ludziska. Z tej strony Recek i witam was w grze Maze. I już po samej nazwie można się zorientować, że będzie to gra, która nas prowadzi przez labirynt. Tak, dokładnie, zgadza się, tylko... Czy to jest mapa? Tak, to jest mapa, ewidentnie. A, dobra, co to ma? Czy to jest to, że ja sobie oznaczam normalnie miejsca, w których jestem, czy coś, czy... No chyba na coś na takiej zasadzie, tylko... Pytanie, gdzie jest wejście? Gdzie jest wyjście? I gdzie ja w ogóle jestem? A, mapencję mamy na stałe, pozdro. Zatem co, mam wejść? Dobra. No i co? Uj! Tak na dzień dobry już, serio? Aha, żeby otworzyć mapę, pozdro. Dobra, to gdzie jest to wejście? Dobra, może tędy coś pójdźmy. Hello? A no tak, chyba będzie kolejna gra z syndromem gasnącej latarki, dobra. Tu już nie ma przejścia, ewidentnie. I co, czyżby znowu jakieś kanały, albo coś w tym guście? Nie, zdecydowanie tutaj nie ma przejścia. Wait, what? Aha, dobra, tu jest jeszcze inna alternatywna droga. Zatem w porządku. Okej. Wait, what? Excuse me, ale czy z tego labiryntu naprawdę wyjścia nie ma? Taka delikatna sugestia, że nie ma takiej opcji, nie pozwoli mi ci tego przejść. Trudno, sam najwyżej poszukam wyjścia z tego miejsca. Moment, stąd przyszedłem. A, podłoga tu jest. A, okej, czaję. Zatem dobra. A tutaj nam się te markery pojawiają, które... A no właśnie, oznaczam sobie tak tutaj. Tylko kurde, gdzie to wyjście jest? Bo tu nic nie pokazane jest ani w ogóle. A, dobra. Tutaj jest tylko takie wielkie pole. A może... Ej, no bez jaj, no to już było przecież! Ej. Wait a second. Dlaczego nagle wszystko poznikało? Dlaczego w moim otoczeniu niczego nie ma? Czuję się taki lekko skonsternowany zaistniałą sytuacją. Halo? Ej, bo ja chyba w ogóle stąd nie wyszedłem nawet. Jaki sprint? Nie da rady. Dobra, czyli trzeba będzie się chyba jeszcze raz trzeba zmierzyć z tą jumpstęką. A może i nie. Dobra, to czekajcie. To może taki manewr? Tak, ewidentnie robimy progres. Tylko właśnie pytanie, gdzie tu jest wyjście? Pójdźmy może tędy, oznaczmy to sobie. O, co by nie było. Hello? Nie, dobra, tutaj zdecydowanie nic nie będzie. Dobra, nawet nie będę sprawdzał, bo już nawet mam... Wow, co to jest? Enter code. Aha, okej. Będziemy musieli poszukać kodu. A, czyli moment, tu jest wyjście? Nie, błagam, nie mówcie mi, że to jest gra w stylu... Rozstrzeliśmy sobie po całym labiryncie cztery cyferki, które ty musisz odnaleźć. I nie obchodzi nas to, że możesz się wystraszyć po drodze. Po prostu masz to zrobić i koniec. Taka jest nasza dobra wola. Dobra wola, jasne. Już pędzę. Bo nie mam nic lepszego do roboty, niż tylko chodzić po labiryncie i szukać cyferek. Halo? Dziękuję za latarkę. Okej. Zatem idziemy. Szukamy cyferek. O matko, co ty? Ja jestem matematyka, bo... Nie no, jak się nazywa koleś od liczb? Dobra, powiem otwarcie, zgubiłem się już. Już straciłem po prostu orientację w przestrzeni. A czekajcie, to było takie sprytne coś, że...
W sumie nie głupie. Moment, tutaj powinien być ten... A no właśnie jest keypad, czyli... Jesteśmy w górnej części tej mapy. Zatem szukajmy tego kodu. Znaczy się... Szukajmy nie tyle co kodu, co bardziej sferek, które tam są. Gdzieś ukryte w tym labiryncie. Może tu? Halo? Nie. Nie da rady. Niestety nie. Tylko teraz pytanie, czy to jest gra do przejścia, aby? Czy to będzie coś tak samo jak w przypadku poprzednich horrorów, że po prostu twórcy nie dadzą mi jakiejkolwiek szansy na zrehabilitowanie się i jedno potknięcie równa się game over? Bo ostatnio coraz częściej trafiam na gry tego typu. No dobra, wiem już mniej więcej gdzie jestem. Wojs! Dobra. Robi się interesująco. Latarenkę poproszę. Dziękuję. Tak, kolejna gra z, ewidentnie z syndromem gasnącej latarki. Tylko... Jest... Muszę zwrócić uwagę na pewien mały, ludzki szczegół. To jest pierwsza gra od bardzo, bardzo dawna w tej serii, w której występuje latarka. Bo normalnie to nie miałem w ogóle dostępu do jakiegokolwiek źródła światła. Momencik, dajcie mi mapencję zobaczyć. Dobra, czyżby tędy? Chyba tu. Juhu! Halo! Dzień dobry. Zostałem Jolkę? Nie ma tu żadnej Jolki! Dobra, trudno, idę dalej. Ja precz mi coś zaraz weźmie, wyskoczy. Tak jak to było poprzednio z tym golasem tutaj. Dobra, pytanie, gdzie są te cyfry? Wiecie co, szczerze to ja bym... co to miało oznaczać? To dudnienie serca? Czy co, że jestem blisko, czy coś? Hala? Podpowie mi ktoś cokolwiek? Nie ukrywam, przydałaby się jakaś drobna... Dobra, temu... A czemu to miało służyć? Ej, latarka. Dziękuję. Czy co, że mam to rozumieć następująco, że im częściej się to... Czasami może zobaczyć więcej... Aha! Czy co, że... 7320. Aaaa! Okej! To teraz tylko jedna kwestia. Wrócić się do tego keypada. Tylko moment. To było 7302? Że tak spytam? Chcę się upewnić. 7302? 7... Nie! 7320! Zatem już czuję się mądrzejszy. Tylko teraz jest już tylko kwestia, żeby wrócić się na miejsce. 7320. 7320. Znowu walące serducho, jasne. Pozdro. 7320. Pociesza się tą myślą, że masz już kod. 7320. Halo? Dziękuję. Odnoszę takie lekkie wrażenie, że ta latarka coraz częściej zaczyna przygasać. Nie powiem, żeby mi się to nie podobało, bo mi się naprawdę nie podoba. Bo coraz częściej muszę sobie robić pit stopy, żeby tylko natankować... latarkę. O właśnie. No dalej, latarko, zgaśnij. Proszę. Hala? Latarenko? Mogłabyś przestać łaskawie mrugać? Dobra, może sobie tutaj zrobimy pit stopa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, chyba nie będzie się ładnie świecić. O, proszę! Zatem... 7... 3... 2...
Okej? Dobra, no to idziemy. Tylko pamiętaj. No co? O co chodzi? Czemu to miało służyć? Przepraszam bardzo, czemu to pomieszczenie ma służyć? Tylko pamiętaj. Ale co mam pamiętać? Dobra, nic nie widzę. Jakiemu tą... Czekajcie, czy może sobie mam zapisać to gdzieś? Może jest jeszcze gdzieś inne wyjście? Do którego chyba wiem mniej więcej jak się dostać. Jakaś inna alternatywna droga. Dobra, to jest... Tutaj mamy tak, takie dziwne N, taką omegę i... Nie wiem jak to nazwać to ostatnie. Takie dziwne N, omega i... Nazwijmy to krzywym H. Takie dziwne N, omega i krzywe H. Kurczę, no to jednak zostałem tutaj lekko zaskoczony. Bo już myślałem, że to będzie koniec, że wystarczy tylko tego keypada znaleźć i wbić kod i już uciekamy z labiryntu. Chyba, że to jest jeden z tych niekończących się labiryntów. Czyli, że wiecie, że idziesz i końca nie widać. Tylko teraz pytanie, gdzie to wbić? Właśnie te dziwne symbole. Halo? Dzień dobry? Przepraszam bardzo, ale chciałbym odnaleźć kolejne miejsce, w którym mogę zrobić progres. A nie ma może dla odmiany jakiejś dekoracji ścian? Jakiegoś, nie wiem... Na przykład... nie wiem, jakiegoś obrazu, albo... Nawet już głupia plama z krwi? Dobra, ślepy zaułek. A, to nie to bym się sprawdza, tylko tu. A, dobra, już wiem, gdzie jestem. Kurczę, no niby labirynt, ale są tutaj takie charakterystyczne punkty, które sprawiają, że... Ta wyprawa nie jest aż taka brutalna, jakby się wydawało. Dobra, cały czas prosto. Po prostu. Tup, 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 tup. Dobra, co, że tu? No dobra, skoro nam tak każą, no to idziemy. Nie, okej. Czyżby coś... Możliwe? Możliwe, że właśnie w tą stronę mamy iść. Myślałem, że jak na złość nam zgasła latarka. Po raz kolejny. Dobra. Mamy tutaj parę klimatycznych jumpscenek, które no... W sumie to takiego szczególnie... Ej nie, tutaj jest chyba jakaś blokada przed złymi opiniami. Bo ja chciałem powiedzieć, lekko skrytykować właśnie produkcję za to, że no... Czasami trochę przynudza, ale z drugiej strony, no... Nagle wyskoczyła właśnie ta jumpscenka. Czyli co? And? Zapomniałem, że się na E sprawdza. Dobra, czyli idziemy z powrotem. Prościutko. I trzeba będzie oznaczyć ten korytarz symbolem, który ma oznaczać, że tak, tu już byłeś. Pewnie i tak nie będę na to w ogóle zwracał uwagi, ale dobra, niech już będzie. A, czy... Nie, tam nie ma przejścia zdecydowanie, czyli trzeba... A nie, w sumie innego wyjścia nie mam tak naprawdę. A coś nade mną jest? Nie, chyba nie. Zatem, drogi główny bohaterze, główny protagonisto, gdybyś posiadał zdolności w parkurze, to ja bym ci doradził wtedy, abyś użył właśnie tych zdolności, wzdrapał się na tę ścianę, na obojętnie którą ścianę, najlepiej na taką ścianę, która ma naprzeciwko siebie tę ścianę. I żebyś się... A to co? Dobra, nie wiem co to jest, ale niech będzie. Wiem tylko tyle, że znowu latarka mi zgasła. Dobra, czyli to chyba będzie też miało jakieś znaczenie. To pomieszcz ten korytarz. Tylko tutaj
Czekaj. A. And? Dobra, nic mi to nie mówi. Ale tak zero, absolutnie nic. To czekajcie, czekajcie. Gdzie ja mogę być teraz w takim chorym układzie? Oczywiście klasyka. Latarka mi gaśnie i nie chce się zap... Dobra, już się chce zapalić. Czyli, że jestem chyba gdzieś... Właśnie... W prawym dolnym rogu mapy? Czyli muszę iść cały czas prosto. Wzdłuż tej ściany. Zatem okej. Dobra, chyba to jest mój skręt. I teraz będzie taki dość hardkorowy fragment. W którym to... Będę musiał albo się trzymać ściany, albo... Halo? Dlaczego nic nie widzę na... A nie, dobra, już widzę. Dobra, czuję się lekko zagubiony teraz. Dobra, gdzie ja byłem? Czy tak spytam z ciekawości? Halo? Zgubiłem się! Przepraszam bardzo, chciałbym odnaleźć wyjście. Ej nie, seriously, gdzie ja jestem? Gdzie ja do diabła trafiłem? Dobra, może coś tędy? Żeby się odnaleźć? Nie, albo może inaczej. Maksymalnie idziemy w prawo. Po prostu wszędzie, gdzie będzie taka opcja, idziemy w prawo. Powiedziałem w prawo, a szedłem w lewo. No brawo! I wiecie co? Gra powoli zaczyna przymulać. Nic się nie dzieje. Czekajcie, jak to leciało ta piosenka? Czy co, że było coś takiego? Jak tu jest nudno. Na. Nic się nie dzieje. Na. Po czym się wrócił do miejsca startu. Chociaż wiecie co? To by była całkiem bykowa sytuacja, gdyby się okazało, że naprawdę wróciłem do miejsca, gdzie zacząłem. And... Dobra, maksymalnie w lewo. Tylko tym razem mówię poprawnie, że maksymalnie w lewo. Może wtedy gdzieś dojdę. Dobra, mapencja poproszę. Dobra, mapencja mi nic nie mówi. Mapy nie mówią przede wszystkim. O, jest! Wait a minute! Ja się wróciłem na samą górę. Pięknie. Po prostu ślicznie. Ach, jak ślicznie, jak cudownie. Ojeja. Jezus Maria, no naprawdę. Myślałem, że to się nie stanie, ale jednak się okazało, że się stało. Dobra, teraz pytanie, gdzie ja chcę... Dobra, bo moment. Tu. Powinien tu być keypad. Kipadzie pok- A nie, czekajcie, bo tu jest obraz. Zatem... Idziemy w taki sposób, że tu... Że tu... Że... Na przykład tu... Coś mi pewnie wyskoczy przed mordą zaraz znowu. A nie, niespodzianka. Gra mnie zaskoczyła i nic mi nie wyskoczyło tutaj. Ale teraz idziemy... Nie, idę przy ścianie. Zatem idziemy... Aha! Dobra, a teraz jest N, jest Omega i poproszę dziwne H. Co? Co mi to miało dać? A może czekajcie, może po kolei? Może tak. A nie, czekajcie. Ma pensja. Bo tak, bo jesteśmy na samej górze tego, więc prawdopodobnie tu się powinny otworzyć wrota kolejne. Aha. Spokojnie, zaraz to rozgryzę. Czyli tak, musimy się wrócić over here. Teraz tym zigzagiem będzie trzeba pójść, właśnie. O nim mówię. Mhm.
Te same jumpscenki, pozdro. I teraz może cały czas prosto. W sumie tak jak patrzę, to ten labirynt się nie wydaje taki duży znowu. Dobra, i teraz... Co to? Co to? Coś jest w tym korytarzu. Nie wiem, iść tam? Nie. Albo może? Nie, chyba muszę jednak. Chyba muszę. Bum, 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 bum. I tu jak mi coś zaraz wyskoczy, to normalnie padnę na zawał. Aha. Dobra, to teraz się patrz w ziemię. Tak dla bezpieczeństwa. A może to jest taki celowy zabieg, że zawsze jak się... Jak tutaj jestem, to... To się ma właśnie na celu włączać. Dobra, nie odwracaj się. And? I to tyle? To teraz pytanie moje. Czemu miało służyć to pomieszczenie? Że tak zapytam. A może to jest pomieszczenie, które miało mnie doprowadzić do wyjścia? A, okej. Okay. Dobra, pozdro. So, gdzie ja mam dotrzeć? No tak, tu są te czerwone lampy. Dobra, to powiem następująco. Jestem gdzieś... No jestem przy tych czerwonych lampach, czyli prawy górny róg, prawy dolny róg. To może pójdę w następujący sposób. Bo chyba w jeszcze jednej miejscówce tutaj nie byłem. Mianowicie... Koło tych ścianek, o. A czekajcie, właśnie, te ścianki tutaj. Ich jeszcze nie sprawdzałem. Tutaj nic. Aha, okej. Okay. To na tych ściankach były te kody tutaj. Mhm, to już łapię, o co chodzi. To moment. To może pójdę w tę stronę. W nadziei, że może coś znajdę. And? Dobra, tędy. Nie, nie tędy. Dobra, poprawka. Coś... Tu coś było? Hala? Przepraszam bardzo, ale zaczyna tu wiać nudą. Ale tak... Ale czekajcie, czekajcie, czy tu jest granica tego? Oj, mamy lekkie niedopatrzenie ze strony twórców, taki niedopatrzenie. Aha, okej. Okay. To już przestaje być zabawne. W sensie, to nie jest coś, że jestem przerażony, ale po prostu... Tak, że najzwyczajniej w świecie wieje nudą. Nudy, nudy. O. Właśnie, wróciłem się do mojego miejsca rozpoczęcia ekspedycji. To może inaczej. Bo już naprawdę nie wiem, gdzie to może być. Dobra, to tutaj mamy właśnie te zbugowane coś. Zbugowana ściana tak zwana. Hala! Gdzie ja mam coś znaleźć? Bo zaraz naprawdę ten labirynt poznam jak własną kieszeń i się wtedy skończy już zabawa, bo w labiryntach chodzi o to, żeby poczuć się zaginionym, a nie żeby znać je na pamięć i wiedzieć co gdzie jest. Dobra, ostatnia próba to może pójdziemy właśnie w tę stronę, o. Cały czas. Prościutko. Grunt to dobrze znać teren. Czekajcie, bo tu chyba nie byłem. Wow! No tak, twórcom się kończą pomysły na jumpscenki. Aha.
Nagle sobie przypomnieli o podstawowej jump scence. Dobra, czuję się coraz bardziej głupi. Nawet już latarka nie chce mi gasnąć. Nawet już nie wiem, co mówić. W tej grze nie ma co komentować. Bo co? Tu jest ściana, tu jest podłoga, tam jest sufit. Dobra, poprawka, tam tutaj sufitu nie ma. Wszystko jest takie bardzo schematyczne. Dobra, jak spauzuję, to co się... Przypadkiem sobie wyłączyłem grę. Ale dobra, no nie będę już przedłużał tego materiału tak autentycznie, bo naprawdę... Taką nudą tutaj wieje, że po prostu no... Ja w to nie wierzę najzwyczajniej w świecie, że... Można stworzyć taką grę, w której po prostu nic się nie dzieje. Raz na jakiś czas coś ci wyskoczy. A w efekcie, w ostatecznym rozrachunku... Okazuje się, że... Gra najzwyczajniej w świecie wieje nudą. Ty poznajesz cały labirynt, wiesz co gdzie jest. Kurczę, no może nie zobaczyłem tam czegoś przy tych rolkach tam, że... Popełniłem może jakiś błąd. Ale dobra, już nie będę tego sprawdzał teraz na wizji. Bo już po prostu nic się nie chce. Ta gra mi się najzwyczajniej w świecie znudziła. Zatem ludziska, no... Tym razem spotkałem się z kolejnym słabym horrorem. Mam nadzieję, że kolejny, jaki wam zaproponuję, będzie nieco lepszy. Bo jeśli mam być szczery, to nie gram w te horrory, które właśnie planuję zagrać. Tylko chcę mieć taką niespodziankę, że bym się bał razem z wami, że tak to nazwę. Ale cóż, dziękuję wam za oglądanie. To było Maze. Ja jestem Recek. Trzymajcie się i czołem.